w poniedziałek, mamy dzisiaj piękną pogodę, idziemy właśnie na spacer i coś zjeść. Ja właśnie prałam, wstawiałam na szybkie pranie te spodenki, bo miałam je wczoraj na sobie i dlatego je suszyłam suszarką przed chwilą. Idziemy z Kęzuskiem. Tak? Idziemy na spacerek? A może słuchajcie, jaki hit. Maciek rano szedł do sklepu i mówi, chodź Kęzu spacer. I tak z 6 razy, Kęzu spacer, spacer, smycz mu pokazywał. Normalnie to on się rzuca. A dzisiaj nie chciał w ogóle rano wyjść na spacer. Kęzu, co się stało? Co się stało? Ojej, a co się tak uśmiechasz? Uśmiecham się, tak? Uśmiecham się. Ojejku, jejku. No, także idziemy, bierzemy, wyrzucamy śmieci poweekendowe i let's go! Twoja koszula to idzie do kosza, bo jest porwana. Porwana? Tak, porwałeś się w sobotę. Czekaj. O, widzisz? A, groźnie. W ogóle patrzcie, na mój słonecznik miał się tak ładnie trzymać, a już zaczął opadać trochę. Weź, trzeba może mu wodę wymienić. Dobra, wymienię. Wybraliśmy dzisiaj na obiad Flaminga. Ja jeszcze tutaj nigdy nie byłam, to jest mój debiut w tej restauracji. Jesteśmy z Kazuskiem i będziemy też z moimi przyjaciółkami, które właśnie poszły jeszcze do sklepu i zaraz coś zamówimy do jedzenia. Tylko jeszcze nawet nie wiem, jaka to jest kuchnia, ale wydaje mi się, że... Jaka tutaj była kuchnia? Włoska. Nie, nie włoska. To jest jakaś azjatycka chyba. Znaczy, są też pizze, ale głównie chyba słynie właśnie z... O, z owoców morza. A, z owoców morza, no ta, dobra. Dobra, słuchajcie. Ale że usiedliśmy sobie już tutaj. Dobra, słuchajcie, jednak poszła zmiana, jesteśmy jednak w Bellonapoli, bo nic nam nie podpasowało do jedzenia i będziemy mieć włoskie na odmiany. Włoskie. Ojejku, ojejku, co tam zobaczyłeś? Słuchajcie, już przyszło na jedzenie, ja wziąłam makaron z kurczakiem. Maciek wziął jakąś dziwną pizzę, którą z tuńczykiem, kaparami. Chciałam ją zjeść z nim na pół, ale nie zjem czegoś takiego. Jest, jest. I mamy aperolka i mamy też wodę, ale aperolka. Smakowa wariata. Słuchajcie, przenieśliśmy się, jesteśmy teraz w parku. Po pierwsze, żeby Kecy się wypiekał zaraz, tylko musi się jeszcze napić, chociaż przez chwilę w restauracji nie chciał pić, nawet teraz musi chce pić i to jest... Dwubiegunówka. Tak, dwubiegunówka, po mamusi. Psia dwubiegunówka, po mamusi, dokładnie tak. Ale poważnie, słuchajcie, jesteśmy właśnie w parku, dziewczyny poszły po piwo. I tak, no napijemy się i przejdziemy się jeszcze, tak? Pobiegać chcesz? Rybko. No, a tu takie piękne widoczki. W ogóle, bo Kenzo, my tam, nie wiem, z miesiąc temu kupiliśmy mu taką przenośną miskę, właśnie taką na spacery, którą się przypina do smyczy, ona jest taka gumowa, ją się rozkłada, no i w tej sytuacji możemy nalać mu wodę. Ostatnio byliśmy w tym samym parku, Kenzo ją zjadł, w sensie pogryzł ją na tyle, że nie dało już się nic z nią zrobić, więc trzeba kupić nową miseczkę taką, a na razie musimy się nacieszyć miską, która jest tutaj w barze dla piesków. Tak? Słuchajcie, już się rozstaliśmy z moimi przyjaciółkami cudownymi. Tak, tylko nie, że po prostu nas odeszło, bo musiał iść do domu, a nie, że się rozstaliśmy z nimi, czy coś takiego, że tam się pokłóciliśmy, czy coś takiego. Po prostu musiał iść do domu. Tak, tak właśnie było i idziemy właśnie jeszcze się przejść z Kenzo i chcemy kolę. Tak, mam ochotę znowu taką zimną kolkę, no bo wiecie jak to jest, tak zimą nie ma fazy na taką kolę, a jak jest tak ciepło, posiedzieć na no, słoneczku. No latem to bardziej i latem właśnie. Taka zimna kolka, taka wiecie, że tak... Nalewasz do szklaneczki tę kolkę i ta szklanka tak się aż tak oszrania od tego zimna tej kolki. O Jezu, to jest to. Tak, to jest to. To jest zdecydowanie to. Dobra, no wracając do tematu, idziemy po kole, idziemy do domu. Bo słuchajcie, no już czerwiec jest, mi się sesje zaczynają. Wydałoby się czegoś pouczyć chyba. Znaczy jeszcze zastanawiam, znaczy ja się zastanawiam, jeszcze nie mówiłem o tym pomyśle tutaj, bo zaczęliśmy tutaj nagrywać, ale ogólnie mam jeszcze ochotę pójść do jakiegoś tutaj takiego lokalosowego parku, że tak powiem, na jakąś ławeczkę jeszcze napić tej kolki, tak posiedzieć chwilkę. Aha, taki masz plan. No taki miałem plan, no bo tak za szybko to tak minęło. No, tak, no bardzo, bo, prawda, wyszliśmy kurde 4 godziny temu niby, ale ja mam wrażenie, że tak minęło. No właśnie tak,
no znaczy po prostu na tych leżakach tak się... No mi tam się dobrze siedziało, tylko wam już tak się nie, nudziło nie, trochę. Nie, tak, to dużo ludzi, to dużo dzieci, dużo psów, dużo wszystkiego. No, nie spodziewałem się, że będzie tutaj tyle ludzi w taki dziwny dzień, jaki jest poniedziałek. Jest poniedziałek, a jest już wieczór dlatego. No niby tak, ale... Jest naprawdę, już jest ale dobra, ale wczoraj poniedziela, więc wszyscy ludzie powinni wczoraj iść na fotery. A dalej jest mega ciepło, zaleźliśmy jeszcze na placyk dla psów. Jeszcze właśnie Maciek bawi z Kenzoliną jakąś. Pierwszy raz tu jesteśmy i jest bardzo fajnie ogólnie, naprawdę. Jakby bardzo fajny placek dla psów. Jakby to jest drugi placek, na którym jestem dla piesków i jest po prostu super. Ojej, ale zabawa. Ojej, ojej. Już nudziło się tak szybko? Ojej. Uczulenie na pyłki. I ciągle mi leci dosłownie woda z nosa i łzy i ja już to dostałam. Ach, no tak. No tak, ciapciuś. Ciapciuś mały jesteś, tak? Kędzuś, chodź. Już go raz nauczyłam, pamiętam ten pierwszy raz, jak to byliśmy. Raz coś tam się udało, ale jak widać to... Tak, już niech wącha tutaj wszystko i... Zaraz go nauczymy, tak? Tak, bo musi się zapoznać z terenem, musimy odwąchać i dopiero wiesz. O, słodziaku ty, chłopaku słodziaku. Kenzo. Podoba się? A już pić się też psu chce, mi też się chce, każdemu się chce pić. Idziemy do domu, słuchajcie. No, któregoś razu, kiedy nie będziemy już tacy zmęczeni spacerem 4-godzinnym i nie będziemy spragnieni, na pewno tu jeszcze przyjdziemy kiedyś, bo jest naprawdę super i teraz jest takie lekkie golden hour, więc w ogóle jest mega przyjemnie. Jedynym minusem to jest to, że słychać samochody, ale co tam wiecie, idzie się przyzwyczaić no do tego. To się da przejść. Tak, 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 tak. Jak zajmiesz się za mało sprzętu, nawet zapominasz, że jest samochody. O, a może przeskoczy Kenzusiu przez te? No dawaj Kenzuś, hop. Oj, głupie to takie, no, głupie. Pokaż w komentarzu jakieś protipy, jak wytresować psa, żeby przeskoczył coś takiego. On, słuchajcie, w ogóle miał tresera. Tego sam... Jak on ma? Alex? Komisarz Alex. Ale jak widać, no on jak komisarz Alex już nie jest. Co? Każdy obszarek jest taki sam. Ten ma swoje humorki. On jak on się naucza, jak on się zachce się nauczyć. Tak. Ale nie, to prawda, owczarki mają swoje humorki, powiem wam. On jest na przykład bardzo uparty. Ten, jak on się nazywa? Oj. Oj. Nie wychodzić, ale przyszła dziewczynka Amstaff i się super pobawiły razem przez chwilkę. I już idziemy, bo już Kenzo to już tak, ma język, to do ziemi mu dotyka. Kolanami go. Tak. Kenzo, ale ty chyba nie masz kolan, co? Taka szybka cutscenka do vloga. Jak stary zrobił miseczkę dla psa, to proszę bardzo. Mięsko, marcheweczka, ryż jakiś, coś tam, sosik. Uwaga, jak mama przygotuje Michał. Znaczy przygotuje Michał. Tym ci matka karmi. O Jezu, po prostu chleb ci daje. Trzeba było powiedzieć, co ja kurwa kaczka jestem? Ja po prostu odpakowywałam bułkę paryską, dokładniej mówiąc. I wziął mi tą tak zwaną bułkę. Ja słyszałem, że to jest bułka wrocławska. To jest paryska. Albo bułka to jest specjalna. Maciek, chciałbym, nie, sprawdzimy w komentarzu, jaka to była bułka. Jezu, Maciek, teraz się ze mną nie pochudzisz tak jak o ten garnek. Bo jest napisane bułka paryska. Dobrze, zaraz wam pokażę, jaka to jest bułka według internetu. I tu mamy tę podejrzaną bułkę wrocławską, która wygląda bardzo podobnie. I święci, że to jest dosłownie, kurde, to jest dosłownie taka sama, no kurde. Słuchajcie, jest 5 rano. Wstałam 1,5 godziny temu, ale dlatego, że po prostu zasnęłam na kanapie. Maciek zresztą też, oglądaliśmy telewizję i zasnęliśmy. I się przebudziłam o 3:30, zmyłam makijaż, ogólnie się umyłam, wywiesiłam pranie. Siedziałam naczynia do zlewu i tak dalej i nie mogę zasnąć. Dzisiaj mamy ogólnie koncert w Sanach i dlatego w ogóle powstał ten vlog wczoraj, jakby został rozpoczęty. Więc zapraszam was na dalszy ciąg oglądania tego vlogaska, bo mam nadzieję, że coś fajnego uda mi się nagrać z koncertu. A ja na razie próbuję w takim razie iść spać, bo muszę być wyspana. A przed pójściem na koncert muszę jeszcze się pouczyć, ponieważ po koncercie muszę pójść w miarę wcześnie spać, ponieważ o 8 jutro mam kolokwium. Tak, w drugim dniu, bo ten vlog w ogóle powstał tylko i wyłącznie dlatego, że od lutego miałam zaplanowane... Ja w ogóle się nawet nie mogę teraz wysłowić. Ten vlog wczoraj zaczęłam nagrywać, ponieważ wczoraj się coś fajnego jednak działo, bo byliśmy tam, tam i tam. Jednak coś tam nagrywałam.
Ale dlaczego w ogóle zaczęłam go nagrywać? On od wczoraj był zaplanowany na dwudniowego vloga, ponieważ od lutego czekałam na 7 czerwca, czyli dzień dzisiejszy, ponieważ mój chłopak kupił mi bilety, znaczy kupił mi bilety na koncert w Stanach, który miał pierwotnie odbyć się 18 kwietnia. Przełożyli go na datę 7 czerwca, czyli na dzień dzisiejszy. Miałam pewne zajęcia, bo się okazało, że jednak miałam zajęcia, nie wiem czy wspominałam, ale w planie na aplikacji było, że nie ma, ale na szczęście moja cudowna koleżanka zadzwoniła do mnie o 8 i mnie obudziła na zajęcia, więc byłam na tych zajęciach, wszystko było super. Oprócz tego, że koncertu nie będzie, przynajmniej dla mnie. O godzinie 14, pół godziny temu zapytałam się Maćka o to, o której jest koncert, o której się zaczyna. Po czym wszedł na maile i okazało się, że faktycznie dokonana została rezerwacja w lutym, ale nie opłacona. Niestety on myślał, że zdając jakby numer konta, mu automatycznie te pieniądze ściągnie. Tak się niestety nie stało, więc ja właśnie w kuchni robiłam sobie teraz koktajl z kiwi, banana i jabłka. Właśnie sobie go nalałam takiego cudnego kieliszka. Mam też słomeczkę, jest pięknie. Więc w ogóle mega dobry. No i co? Robiłam sobie koncert sama, w ogóle na początku chciałam sobie posłuchać na słuchawkach, ale są rozładowane, więc ją ładuję. I słuchałam na głośniku. Robiłam sobie swój własny koncert w kuchni. Jestem tak zła, słuchajcie. Rok temu miałam iść też na koncert w Stanach, też również w Warszawie. I byłam taka, że w ogóle nie wiedziałam o tym koncercie. I się dowiedziałam się z pracy, jak jeszcze pracowałam w sklepie z biżuterią. Tu siedziałam i sobie myślę, o, coś bym porobiła dzisiaj wieczorem po pracy. No i patrzę koncert w Stanach. Weszłam na jakąś grupkę na Facebooku, gdzie ludzie tam sprzedają bilety. No i zaufałam beznadziejnie jakby, nie wiem, swojej intuicji, która mnie zawiodła. I faktycznie te bilety wtedy kupiliśmy, zapłaciliśmy za nie 300 zł. No i te bilety nigdy do naszych rąk nie dotarły. Szok i niedowierzanie. Ogólnie okazało się, że ten sam chłopak oszukał tam chyba około 20 osób i sprawa w ogóle trafiła na policję, ale już miałam to, wiecie, w D. No i nie wiem, po prostu nie jest mi pisane, żeby iść na koncert w Stanach. Powiem wam, że jestem zła, ponieważ ja jakby zaczęłam słuchać cenę, zanim ona w ogóle była rozpoznawalna, modna i tak dalej. Wiem, że to brzmi teraz tak, jakbym, nie wiem, pokazywała, o, słuchajcie, nie słuchajcie, nie możecie słuchać Sanach, bo ja słuchałam Sanach, troszeczkę zapachniało jedną z influencerek, ale jakby nie o to chodzi, po prostu słucham już jej tyle lat, że w końcu chciałam pójść na jej koncert, ale jest to niemożliwe. Ja w ogóle słuchałam jej kiedyś, jak jeszcze nawet nie wiedziałam, jak ona wygląda, bo na YouTubie miała tylko covery, więc jednak przez tą słuchankę nie da się pić koktajlu, ale zdrówko, beznadziejny dzień. Jedyny plus jest taki, że nauczę się przynajmniej do jutrzejszego kolokwium, które mam o 8 rano sanatowskiego. I tylko tyle z plusów dzisiejszego dnia. No, słuchajcie, znowu się witam z wami w kuchni, tylko że już jest totalnie inna godzina, bo jest 17.30. Ja byłam właśnie skręcona na spacerze i kupiłam pierogi, żeby zjeść coś. Maćka nie ma cały dzień w domu, bo się pokłóciliśmy i ja nie wiem, gdzie on jest. Ja nie będę wam kreować na tych vlogach, że życie jest cudowne, wspaniałe i że żyję w idealnym związku, bo żaden związek nie jest idealny i zdarzają się kłótnie, jest to normalne. Ja dzisiaj się naprawdę ekstremalnie, bo to jest mało powiedziane, się ekstremalnie wkurzyłam na sprawę biletową, bo jednak 5 miesięcy nie zauważyć, że to jest tylko rezerwacja, a nie dokonanie płatności. Ja już nawet nie będę komentować, to trzeba mieć w głowie. Zwłaszcza, że wiecie, to nie jest tak, że dzisiaj wstałam i mówię, słuchaj, 5 miesięcy temu kupiłeś Maciek bilety. Tak nie było. Ja cały czas o tym mówiłam, bo tak jak mówię, Stanach jest taką moją polską idolką. Chciałam powiedzieć fanką. Zadzwonił mi telefon, więc muszę jeszcze raz. Kontynuując mój wywód, tak jak mówię, ja Stanach słuchałam, już to mówiłam wcześniej, że to jest taka moja idolka. I znowu mi dzwoni ewidentnie sekretarką dzisiaj. Ale już kończę ten wywód, bo ostatecznie się udało. Za 2 godziny idziemy na koncert. A ja, jak widzicie, jestem totalnie nieogarnięta. I właśnie robię pierogi. Bo byłam pewna, że po prostu już dzisiaj koncertowi mówię papa i że wcale na niego nie pójdę. No ale jednak się udało, przepłacił Maciek tym razem, bo kupując je w lutym na rezerwacji było napisane, że za dwa bilety wychodzi 335, a teraz wyszło 465, więc jest to prawie 100 różnicy. No ale no za głupotę się płaci, tak? I tak głupi miał szczęście, że w ogóle te bilety się udało kupić, bo słuchajcie, jak rok temu chciałam iść na koncert, to nie było takiej możliwości, musiałam kupować na grupkach.
Nie poszłam zostać na koncert, zostałam oszukana, ale to chyba już o tym mówiłam. W każdym razie już troszeczkę humor mi się poprawił, chociaż dalej jestem na niego zła, jest to normalne, jakby nie hejtujcie. Każdy potrafi się w życiu wkurzyć, każdy potrafi mieć jakiś zły humor z jakiegoś powodu, zwłaszcza z takiego, jeżeli się na coś czeka prawie pół roku i się okazuje to być chwilową nieprawdą, ale na szczęście się udało, idziemy na koncert. Mam nadzieję, że się wszystko uda, że te bilety są legitne, a nie tak jak ostatnio. No i co? Zjem pierogi, wykąpię się szybko, muszę umyć włosy i się pomalować, bo słuchajcie, byłam właśnie w sklepie i taki mój ulubiony pan ekspedient ze sklepu powiedział: o Boże, pani to chyba się bez makijażu, a ja mówię, że no tak, ale to co, źle? A on: nie, właśnie bardzo ładnie. Także ja uważam, że nie, więc i tak się trzeba pomalować. Są pierogi, cudowne, z biedroneczki. Smacznego. Słuchajcie, udało się, bilety mamy. Ja sobie właśnie obejrzałam, jedząc obiad, vlog Andziaks, bo Andziaks to moja ulubiona youtuberka. Poza sobą oczywiście, nie no, śmieję się. Idę się właśnie ogarniać, idę się umyć i tak dalej. I podobno widzimy się już na miejscu, albo nie wiem jak. Słuchajcie, Maciek już jest, szybko się kąpię, ja już jestem ogarnięta. Dostałam za dzisiejszą sytuację przeprosinowego kwiata. Wygląda tak, jest bardzo ładny, ale jest, nie wiem jak się nazywa, jak ktoś wie, to możecie napisać. Hortensja, okej. Jest serio mega ładny, naprawdę. Pierwszy raz dostałam takiego kwiatka i kwiatki, nie wiem nawet jak to ładne. No w każdym razie bardzo ładne. Musimy już wychodzić, bo jest 19:20, 30 już, a koncert na 20. Zaraz będzie tak, że się spóźnimy na ten koncert. Słuchajcie, udało się, jesteśmy już w Uberze, mamy jeszcze 10 minut do koncertu, a już dojeżdżamy na miejsce, więc jest super. Pierwszy raz chyba nie jesteśmy spóźnieni, gdzie w poprzednim vlogu mówiłam o tym, jak się wszędzie spóźniamy, więc jakby jest jakiś progres. Najwyraźniej dało mi coś do domyślenia, żeby się już nie spóźniać dla kontentu, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Pierwszy vlog jest taki 3-dniowy, a już go zakończam. W końcu zakończam vloga, bo żadnych poprzednich chyba nie zakończałam. W każdym razie wróciliśmy z koncertu około tam 22, bo powiem, że krótki był ten koncert. Jakby trwał półtorej godziny niecałe, bo mniej więcej Stanach wyszła o 20:20, a skończył się o 21:36. Ja zaczęłam krzyczeć bis i wszyscy zaczęli krzyczeć bis i była jeszcze jedna piosenka, poleciała jeszcze Eldorado drugi raz. Ale generalnie mam niedosyt troszeczkę po tym koncercie i na pewno poszłabym jeszcze na jeden. Może to jest taki specjalny chwyt marketingowy. Ale generalnie potem jeszcze poznaliśmy znajomych i z nimi jeszcze tam spędziliśmy trochę czasu. I ja wstałam rano o 7:00, pojechałam na uczelnię, na kolokwium z francuskiego i właśnie wróciłam, przebrałam się w piżamę i słuchajcie, idę spać dalej, bo krótko spałam, więc w ogóle mega słaba pogoda, bo raz pada, raz jest słońce, raz pada, raz jest deszcz. Jest przymulająca pogoda, więc jemy pizzkę, która jest właśnie robiona w piekarniku i będziemy jeszcze iść na drzemkę, bo jest godzina 10:30. Kęzusiu! Byliśmy już z Kęzuskiem też na spacerku szybkim. Chociaż nie takim szybkim, powiem wam, bo byliśmy około pół godzinki. Tak? Tak? Tak, Kęzusiu? No, także dobranoc i mam nadzieję, że film wam się podobał. I zapraszam na oglądanie następnych oraz zapraszam na mojego Instagrama. To na pewno chciałam powiedzieć i chciałam też powiedzieć, że zapraszam do udostępnienia gdzieś na swoich social mediach mojego kanału, linka do kanału, bo bardzo byłoby mi miło, gdyby moich widzów było jeszcze więcej. Ale chciałam jeszcze coś dodać na koniec odcinka. Dobra. Ty, ale ty nie jesteś nitro.